Zawody, które za moment rozpoczniemy, są troszeczkę realizacją obietnicy, którą złożyłem jeszcze będąc wicedyrektorem Biura Kadry Szkolenia, uczestnikom szkoleń, które realizowane są w Sułkowicach. Powiedziałem, że postaramy się uruchomić w którejś ze szkół tego typu zawody na wzór turnieju par patrolowych. Mam nadzieję, że to są pierwsze zawody, które tak naprawdę dopiero w kolejnych latach bardzo mocno się rozwiną i osiągną rangę co najmniej zawodów, tych, które we wrześniu co roku są realizowane na terenie Szkoły Policji w Słupsku, czyli turnieju par patrolowych. Wydaje mi się, że jest to tak doniosła dziedzina wiedzy, nie tylko wiedzy policyjnej, że możemy śmiało powiedzieć, że jeżeli nam ten pierwszy turniej wyjdzie, to kolejne będą dużo, dużo lepsze i mam nadzieję, że również będzie większe zainteresowanie najwyższych władz i policji i resortów tym, żeby kontynuować dalej te zawody i przeznaczać na nie środki finansowe. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za to, że wszystkie garnizony odpowiedziały pozytywnie na ten konkurs. Dziękuję wszystkim już w tej chwili za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że wyjedziemy stąd również bez kontuzji, więc też o to proszę, żebyście na to zwracali uwagę, bo konkurencję to pan Michał i państwo, którzy zajmują się pierwszą pomocą, przygotowali dosyć ciekawe. Myślę, że będzie też pole do tego, żeby się czegoś nauczyć i podszkolić. Dziękuję serdecznie.